Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z nowym testem. Dzisiaj przetestujemy sobie rękawicę do demakijażu Glow. Będzie to taka malutka rękawica na palec, która ma usuwać makijaż tylko i wyłącznie za pomocą wody. Przeczytam Wam może, co tutaj jest napisane. Jest to rewolucja w demakijażu, naturalny sposób oczyszczania twarzy tylko przy pomocy wody. Idźmy dalej. Będzie tak, demakijaż tylko przy pomocy wody, bez wacików i bez chemii. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej mikrotechnologii Glow Hydro usuwa starannie cały makijaż tylko przy pomocy wody. Delikatne mikrowłókna głęboko oczyszczają powierzchnię skóry, zachowując przy tym jej naturalny poziom bariery hydrolipidowej. Skóra staje się idealnie czysta i miękka w dotyku. Glow pobudza mikrocyrkulację skóry oraz delikatnie ją peelinguje. I teraz tak, tutaj mamy tą rękawicę w takim malutkim opakowaniu. Zaraz ją wyjmę, pokażę Wam, jak to wygląda. I teraz tak, demakijaż w czterech prostych krokach. Tutaj mamy taką instrukcję, jak dokładnie tego dokonać. Zmocz Glow ciepłą lub zimną wodą. Usuń cały makijaż delikatnymi, okrężnymi ruchami, zaczynając od okolic oczu. Następnie wypierz Glow ręcznie pod bieżącą wodą z mydłem, aż do całkowitego usunięcia zabrudzenia. Odwieź Glow do wysuszenia. Produkt jest gotowy do ponownego użycia. I teraz tak, pokażę Wam, jak wygląda ta malutka rękawica. Ta malutka rękawica wygląda w ten sposób. Jest to taki malutki, milutki materiał, który właśnie możemy sobie nałożyć na palec. Ja tutaj już sobie przygotowałam miseczkę z taką letnią wodą. Pamiętajmy, aby nie myć buzi gorącą wodą, ponieważ wtedy ona się, ta skóra na twarzy się nam niszczy, wysusza. Po prostu lepiej, jak myjemy buzię zimną lub taką letnią, chłodną wodą. Teraz zamoczymy sobie tą rękawicę. Muszę zmyć makijaż, ponieważ będę zaraz jeszcze nagrywać dla Was kolejne testy. Dlatego stwierdziłam, że to jest dobry moment, aby nagrać właśnie ten test, pokazać Wam, jak to działa. Sama też jeszcze tego nie używałam, więc jestem bardzo ciekawa, czy na pewno podziała. I teraz tak, zamoczymy sobie tą rękawicę w tej wodzie. Drugą część twarzy, jedną zmyję właśnie tą rękawicą, a drugą zmyję wacikami i zwykłym płynem do demakijażu. Zobaczymy, czy będzie to dłuższy etap zmywania, czy krótszy. Zobaczymy, który z tych produktów, nie mogę się wysłowić, sprawdzi się po prostu lepiej. Zobaczymy, jak domyje mi twarz właśnie ta rękawica. Tutaj już jest mokra, mokrzutka, zakładam ją na palec i zaraz zobaczymy, jak poradzi sobie z moim makijażem. Zdejmę okulary, jeszcze może chwileczkę szczepię sobie grzywę, aby nic mi tutaj nie wchodziło. Wodę zestawię na ziemię i zaczynamy. Mają być to okrężne ruchy. Coś schodzi. Może najpierw oczy. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tuszem, eyelinerem. Nie przeraźcie się tym, że będę miała bardzo białe plamy na twarzy, ponieważ mam bardzo dużo produktu na sobie. Robiłam przed chwilą właśnie test kółeczka z Kobo do konturowania, więc chcę się tego jak najszybciej pozbyć. I myślę, że to akurat jest dobry moment, aby wypróbować tą rękawiczkę. Jak widzicie, sporo już tego zeszło. Jeżeli chodzi o oko, zaraz się okaże, czy ten tusz zejdzie w całości. Rozmazuje się, trochę piecze. Tego bardzo nie lubię. Już widzę, że chyba nie będę sięgać po ten produkt, po tą rękawicę za często. I czy w ogóle będę jeszcze sięgać? Ponieważ oczy to najważniejsze, co mam, i chcę to uchronić przed bólem. Trochę piecze niestety. Owszem, no domywa ta woda i ten produkt. Ta rękawica domywa tą buzię. Aczkolwiek no trzeba się trochę natrudzić, trzeba trochę tu powciskać. Już zdjęłam to w ogóle z palca. Będę to po prostu wycierać będę nią po prostu moje oko, bo trochę piecze, a chcę się jak najszybciej pozbyć tego tuszu. Teraz jest ona taka bardzo
oporna, powiedziałabym. Na początku była milutka. Może to dlatego, że mam właśnie tyle tego produktu Skobo na buzi. Ale zobaczymy. No wszystko schodzi. Zaraz drugą część sobie umyję normalnie wacikiem i płynem. No jak widzicie, oko nie jest do końca domyte. Trochę piecze. Niby wszystko zeszło, ale wiecie co, trochę piecze i nie jest to bardzo przyjemny efekt. Nie lubię takiego efektu. Nie lubię, jak mi coś tam wchodzi, coś mnie szczypie w tym oku. Trzeba dobrze szorować, żeby produkt z buzi zszedł. Naprawdę trzeba mocno wciskać w skórę. Bo gdybym tak sobie powierzchownie tylko jeździła, to myślę, że na pewno by nie zeszło. Dobra, chyba to wszystko z tej strony. Zaraz jeszcze przyjadę czystym wacikiem po tej stronie i zobaczymy po prostu, jak dużo produktu jeszcze zostało, czy w ogóle jakiś produkt został. No nie wygląda to estetycznie, wybaczcie, ale to jest test, więc pokazuję Wam, jak to wszystko się tutaj sprawdza. Przejadę teraz czystym wacikiem z płynem micelarnym i zobaczymy, czy ta rękawica usunęła dużą ilość produktu, czy może coś jeszcze tutaj zostało. Zobaczymy sobie. No już widzę, że jeszcze tu pozostałości są. Aczkolwiek ta rękawica na pewno by już tego nie domyła, chyba że płukałabym ją co chwilę w wodzie. No, skórę mam teraz czerwoną, podrażnioną przez te właśnie szorowanie. No jak widzicie, wacik nie jest czysty. Trochę jednak tego produktu zostało. Teraz zmyję sobie drugą część właśnie wacikami i płynem do demakijażu. No i zaraz przyjdę w podsumowaniu. Dobra, demakijaż skończony. No jak widziałyście, płynem i wacikami było troszeczkę szybciej. Cały ten zabieg trwał o wiele krócej. No okej, fajnie zmywa z wodą, właśnie z użyciem wody. Jest to jakieś wyjście, jeżeli nie lubimy produktów chemicznych, jeżeli jesteśmy uczulone na produkty do demakijażu, to jest naprawdę fajna alternatywa, fajne wyjście. Tutaj ona jest brudna, zaraz ją jeszcze sobie przemyję. Właśnie przed chwilą przepłukałam i widziałam, że sporo produktu z tego się usunęło, a więc wydaje mi się, że całkiem fajnie się sprawdzi. Na kilka razy może starczyć. No jeżeli lubicie, można sobie kupić do przetestowania. Jak dla mnie, no fajny efekt, fajnie się usuwał ten demakijaż, jednak nie będę po to sięgać, wolę standardowe, sprawdzone sposoby, które wiem, że dobrze oczyszczą moją twarz, nic mi się do oka nie dostaje, wszystko się usuwa bardzo dobrze, dokładnie i szybko. Oczy mnie nie pieką, przy tym jednak musiałam je trochę poszorować, dlatego mam czerwone. No i tyle, no co więcej mogę Wam powiedzieć, same widziałyście, jak zadziałała, jak się spisała. No niestety nie usunęła dokładnie tego produktu z twarzy, no ale
test zrobiony, widziałyście jak działa, widzicie jak się sprawdza, więc same ocencie, może same też macie tą rękawicę, może u Was sprawdza się lepiej, dajcie znać. Ja jak mówię, no jestem tak trochę rozczarowana, no ale w sumie czego tu się spodziewać, to tylko kawałek szmatki i woda, a więc ja zostaję przy swoich sposobach. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego testu. Mam nadzieję, że taki test Wam się spodobał. Buziaki, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!